Trenerze, kolejne wysokie zwycięstwo przed własną publicznością, tym razem z Mieszko Gniezno. No, w pierwszej połowie rywale dwa razy wychodzili na prowadzenie, ale to wy potem okazaliście się górą. Tak, no w pierwszej połowie jeszcze mieli siły, bo przyjechali dość okrojonym składem z tego co widziałem, no chociażby patrząc na liczbę ludzi. W drugiej połowie już myśmy mieli trochę więcej mocy, też chcieliśmy tą piłkę podtrzymać, bo graliśmy na dużym boisku dużo osób. Dlatego podtrzymaliśmy, wykonaliśmy to, co chcieliśmy zrobić, to wykonaliśmy perfekto, oprócz tych dwóch bramek w drugiej połowie, co dostaliśmy, bo chcieliśmy już nie stracić nic. No i udało wam się dzisiaj pobić, strzelić setną bramkę już w tym sezonie, ta pierwsza zdobyta właśnie przez Daniela Grota, także no, pokazuje, że w tym sezonie gracie bardzo ofensywnie. Tak, no setna bramka i to bramka jest z Rożnego, który w końcu nam wyszedł pierwszy raz w tej lidze, wyszedł nam Rożny. I to mnie akurat cieszy, więc no gramy ofensywnie, od początku graliśmy ofensywnie, dzisiaj nie graliśmy ofensywnie tak naprawdę, bo broniliśmy od siebie ze względu, mówię, na to, że gdzieś tam wiedziałem, że może zabraknąć sił i nie chcieliśmy ryzykować, a większość meczy graliśmy po całym, co się wiąże z tym, no, że wyniki są po 10-7, 10 tam nie wiem jeszcze jakie były, z Lęborkiem chyba był, największe nie, 10-7 był z Zieloną Górą i 11-6 z Lęborkiem. Kajetan, dzisiaj wysokie zwycięstwo z drużyną Mieszka Gniezno z dolnych rejonów tabeli, kolejne. No i miałeś dzisiaj szansę w drugiej połowie się zaprezentować, trener dał ci zagrać od drugiej połowy. No tak, cieszę się na pewno, że dał mi szansę gdzieś tu się zaprezentować ponownie, bo miałem troszeczkę dłuższy okres taki, gdzie nie grałem, co było spowodowane też sprawami osobistymi. Ale to już teraz jestem cały czas w Polsce, byłem wcześniej za granicą. No cieszę się, że mogłem zagrać. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie dostanę szansę zagrania. Troszeczkę szkoda, że wpuściłem te dwie bramki, ale no jednak cieszę najbardziej zwycięstwo drużyny i to jest najważniejsze. No też część tych bramek, które straciliście, to były po rzutach rożnych. Tym chyba zaskoczyli was rywale. No tak, z tym na pewno mamy problem przez cały sezon, gdzieś z tym ustawieniem przy stałych fragmentach gry. Już w wielu meczach gdzieś tam rywal zaskakuje nas jakimś schematem, jakimś wyblokiem. No na pewno próbujemy to gdzieś szlifować na treningach. Wiadomo, chłopacy tutaj, większość chłopaków jest jakby futsal, grają gdzieś tu pierwszy, drugi sezon. I wiadomo, muszę się nauczyć dziś tych nawyków futsalowych, ustawiania, unikania tych wybloków. Nie udało się dzisiaj zdobyć punktów w kartuzach, ale za to udało wam się strzelić kilka cennych bramek. Tak, myślę, że przegraliśmy mecz, ale nie oddaliśmy go jakby bez walki, tak? A biorąc pod uwagę naszą sytuację kadrową, gdzie tak naprawdę mieliśmy dwóch zawodników tylko na zmianę w obwodzie, to i tak myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. No, gospodarze wykorzystali swoje sytuacje, które sobie stworzyli, tak, po naszych gdzieś tam błędach w obronie i wygrali ten mecz, ale no, myślę, że mecz mógł się podobać, w szczególności kibicom, dużo bramek, tak, wynik 9-5.